Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jest sobota, już jest prawie godzina 14:30. Ja właśnie wystawiłam pranie na balkon, ponieważ jest taka wiosenna pogoda, że stwierdziłam, ale tak cały czas jest takie niebo zachmurzone i tak ciemno ogólnie, ale stwierdziłam, że troszeczkę jak to pranie będzie na balkonie, to też będzie inaczej. W ogóle muszę ten balkon posprzątać, bo słuchajcie, mam lokatora. Wyobraźcie sobie, że mojej sąsiadki kot, muszę być cicho, bo mam okno otwarte, ostatnio przychodzi do mnie z jej balkonu i najlepsze jest to, że ona gdzieś po niego przyszła, jakieś 2 tygodnie temu. Ja wiem, że ja w ogóle go nie widziałam, bo siedziałam tutaj na łóżku i po prostu no nie widziałam, że to jest jakiś kot na balkonie, bo było ciemno. Ja co prawda mam podwinięte te żaluzje, no bo Frania je czasami lubi sobie podgryźć, więc mam je trochę wyżej, ale no nie spodziewałam się kota, ja nawet nie wiedziałam, że ona ma kota. I słuchajcie, dzisiaj patrzę rano, a ten kot chodzi, on jest czarno-biały i w ogóle jest taki mały, on ma pół roku, taką główkę malutką. Ma taką różową, fajną obrożę i tam jest jego imię, numer telefonu i że jest z mojego miasta, żeby było wiadomo, jakby gdzieś tam uciekł. Najlepsze jest to, że oni zasłonili ten balkon, no bo tam jakby jest taka szyba, ale no kot by przeszedł, więc oni sobie by przeszedł, no i przechodzi. Ale wiecie, o co chodzi, jest taki na dole jak taka przestrzeń i z boku. I oni taką folią to zasłonili, ale ja nie wiem, którędy on przyłazi. W każdym razie upatrzył sobie moje suche choinki, które stoją i czekają, aż je wyniosę na śmietnik. I takie wielkie donice tam mam i on w tym przesiaduje. I ogólnie wszystko okej. Ja nawet wyszłam do niego i on dał się pogłaskać i w ogóle. Chciałam go w sumie im wynieść, ale potem tak sobie pomyślałam, kurczę, jego jest tak ciężko złapać, bo on tak czuł się tak niepewnie jakoś dziwnie, a się okazało, że za mną była Franusia. Słuchajcie, jak one się poczuły, to siedziały, dzieliły ich oczywiście, drzwi balkonowe ich dzieliły, natomiast kot zaczął syczeć, Frania zaczęła tupać i niestety, słuchajcie, kot spierdzielił. I tak sobie myślę, że może i dobrze, dlatego że, kurczę, jak ja będzie ciepło, będę miała tutaj wszystko pootwierane, a Frania lubi sobie siedzieć tutaj przy otwartych drzwiach balkonowych, to żeby z tego, słuchajcie, nie było jakiejś buruty, no bo jednak Frania broni swoje, on tu przyłazi, a pewnie będzie przyłaził, jak już się raz przyszedł, to będzie przyłaził. I mi mówię, by nie przeszkadzało, tylko tutaj boję się konfliktu między nimi i ja będę zakładała te rolety, znaczy te moskitiery metalowe, więc chyba na balkon też założę, no bo kurczę, teraz tak sobie myślę, że musi coś między nimi być, bo nie wiem, co będzie, jak będzie wiosna, także no to tyle. Słuchajcie, w ogóle z nowości chcę wam pokazać 3 kosmetyki, które kupiłam. Pierwsza rzecz nie będzie żadnym zaskoczeniem, dlatego że jest to Green Pharmacy, słuchajcie, ja ciągle kupuję. Tym razem kupiłam zieloną herbatę do mieszanej i tłustej cery. Niezależnie, który kupię, czy ten drugi, one obydwa, drugi to jest aloes chyba. One obydwa są bardzo dobre, więc bardzo dobrze zmywają makijaż, domywają całą twarz naszą po całym dniu, więc ja bardzo lubię, kupiłam sobie kolejny, bo on był w naturze. Ostatnio do natury, dawno nie byłam i muszę wam powiedzieć, że kurde, nic tam nie mam, w ogóle jakoś tak dziwnie. Kiedyś mam wrażenie, że tam było dużo lepszych rzeczy, a teraz jakoś tak przeszłam i w sumie tylko wzięłam ten żel za 5,50 i wyszłam. I dzisiaj, słuchajcie, w rysowaniu kupiłam 2 rzeczy. Kupiłam sobie żel pod prysznic Palmolive. Takiego chyba jeszcze nie miałam. To jest jakiś niby sensitive skin z proteinami mleka. I nie wiem, miałam tyle tych żeli, ale takiego nie widziałam nigdy. Nie wiem, czy jakiś stary, czy jakiś nowy to jest, nie mam pojęcia, ale słuchajcie, jak on pięknie pachnie. Jak on pięknie pachnie, to jest szok. Tak świeżo i tak trochę oldschoolowo. I bardzo mi się to spodobało i stwierdziłam, że go biorę. Ja lubię, jak skóra tak pachnie ładnie. Tym bardziej, że czuję wiosnę, więc ja lubię takie teraz świeże zapachy. A on jest mega świeży. I taka wielka butla 500 ml, słuchajcie, kosztowała 7 z hakiem. 7,29 jakoś tak. I ostatnia rzecz, tylko się nie śmiejcie. Słuchajcie, kupiłam dezodorant w sztyfcie. Ja mam jeszcze Niva granatowy, ale że on się już kończy pomału, tak sobie pomyślałam, że kupię jakiś nowy. I żaden nie był w promocji. W ogóle, słuchajcie, tylko jakieś kulki były. W ogóle jakaś ta dziwna ta promocja, bo dzisiaj jest 1 luty, od dzisiaj zaczęły się promocje. Jakieś takie dziwne w sumie. Ani na nic do prania nie było promocji, ani właśnie na żadne sztyfty, więc słuchajcie, kupiłam sobie, uwaga, Old Spice'a. Stwierdziłam, że słuchajcie, wezmę sobie męski. Ja w ogóle kiedyś dawno temu używałam męskie, ponieważ ja lubię męskie zapachy i nigdy tego nie ukrywałam. Natomiast z tych wszystkich Old Spice'ów postanowiłam znaleźć coś, co jest najbardziej takie unisex, albo może inaczej, najmniej ma męski zapach. I ten w ogóle, zobaczcie jak on się nazywa, on faktycznie w ogóle nie pachnie niczym męskim. To jest coś takiego, już sobie zdjęłam to takie coś, co tu było, tą ochronę. To jest coś tak świeżego i w tym nie ma w ogóle, słuchajcie, no, znaczy moim zdaniem nie ma tu nic męskiego w tym zapachu. Bardzo świeży i taki, chyba bardziej bym powiedziała, że damski niż męski, więc zobaczymy, czy będzie dobry, czy się sprawdzi.
On kosztował 9,99 przecenione z 15 zł. Tych zapachów tam jest full, ale ten to jest akurat, bo tam niektóre są takie 48 godzin jest napisane, a ten to jest niby taki, że nie brudzi ubrań, nie zostawia śladów na ubraniach, więc zobaczymy. Może dzisiaj będę gdzieś wychodziła, to sobie go użyję. Ogólnie chcę Wam jeszcze pokazać moją pielęgnację włosów, ponieważ trochę się naoglądałam tej Agnieszki z tego kanału www.włosy.pl. I trochę już tam wiem, oczywiście jeszcze bardzo mało, ale czegoś tam się dowiedziałam, pokupowałam jakieś tam rzeczy nowe i chcę Wam to pokazać, nie wiem czy to zrobię dzisiaj, czy jutro rano, prawdopodobnie jutro rano. I uznajmy, że dzisiaj, znaczy ja już to używam od paru dni tych rzeczy, natomiast uznajmy, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy Wam pokazuję. Znaczy dzisiaj, no w tym vlogu po prostu, taki pewnie będzie też tytuł vloga. A za miesiąc przyjdę do Was i Wam powiem, czy to coś działa, ta zmiana pielęgnacji, czy nie. Myślę, że miesiąc to jest taki wystarczający czas do testowania i sprawdzenia, czy to wszystko, co zaczęłam stosować, jest ok, czy niekoniecznie do moich włosów. Jeżeli nie, to będę czegoś innego próbowała, no to jest normalne, albo się coś sprawdzi, albo nie. I co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Coś jeszcze miałam Wam powiedzieć, poczekajcie, bo zaraz mi ucieknie. A, no idę robić odrosty. Słuchajcie, mam brudne włosy, nie myłam, więc idę sobie zrobić odrosty. Staram się tak zawsze robić właśnie na samym początku miesiąca, żeby łatwo było zapamiętać, kiedy miesiąc mija. Ogólnie już widzę, że mam po prostu jaśniejsze od głowy, więc nałożę sobie pół lądy, rozrobię, nałożę, umyję głowę. I wieczorem będę chyba gdzieś jechała do jakiegoś znowu pubu. Także fajnie, mam ochotę w końcu ubrać jakąś bluzeczkę z promocji, którą ostatnio kupiłam, bo tak w sumie nie mam gdzie ich nosić, bo jeszcze jest za zimno, żeby tak wiecie, w pracy cały dzień siedzieć. Mi jest wiecznie zimno zresztą. Chyba krew mi nie krąży, słuchajcie. Ja wiecznie jestem zmarznięta. Ja mam tak, albo jest mi mega gorąco, albo jest mi mega zimno. Nie ma nic po środku. Także no właśnie, i teraz mam taki czas, że jest mi ciągle zimno, więc do pracy w takiej bluzeczce sobie nie pójdę cienkiej. Bo ja jeszcze za jakąś, słuchajcie, dwie chyba kupiłam takie za 29 zł. Wy ich chyba nie widzieliście, natomiast no jakoś tam przy okazji Wam je pokażę, no bo takie resztki już wykupywałam. W każdym razie, także jak może będę wieczorem którąś zakładała, to Wam pokażę. Nie wiem, czy z tych nowych, czy z tych, które widzieliście w holu, zobaczymy. No i tyle, słuchajcie, także idę robić te włosy i będę się z Wami po prostu łączyła troszeczkę później. Słuchajcie, mam tutaj stary telefon, dlatego że tylko on łączy się z moją wieżą. Nie mam pojęcia czemu, słuchajcie, Bluetooth na tym telefonie nie działa. W każdym razie, słuchajcie, słucham ostatnio takiego radia. O Boże, czy to się sfokusuje? Open FM Klub 90, największe hity czy coś takiego. Słuchajcie, to radio, poczekajcie, obrócę kamerę. To radio, no szkurde. To radio jest tak genialne, że ja pierniczę. Normalnie słucham cały czas, ostatnimi czasy, bo w sumie nie wiem od kiedy go słucham, od tygodnia. Zapomniałam na dwa dni i znowu do niego wczoraj wróciłam. Słuchajcie, tam są takie hity lat 90. Tak zapomniane przez wszystkich. Jeżeli lubicie lata 90., to Eurodisco i w ogóle tą dziwną muzę tamtych lat, to się wszystko, Scooter, Nana, w ogóle jakiś Real McCoy, Master Boy, słuchajcie, no takie hiciory, to jest niesamowite. Ja teraz sobie właśnie podłączyłam przez wieżę, ale normalnie też słuchałam w słuchawkach, wczoraj wieczorem słuchałam, Boże, od razu jakoś tak mi się taki imprezowy klimat włącza i jakoś tak czuję się lepiej psychicznie, po prostu. Chcę Wam pokazać, w czym jadę. Oczywiście bluzeczki z Zary wiszą, a ja jadę w starociu, także przejdę teraz może do lustra, kurczę, w przedpokoju, ale ja nie wiem, czy tam coś będzie widać. Jeśli chodzi o makijaż, to... O Jezu, znowu pranie. No dobra, nieważne. Jeśli chodzi o makijaż, to słuchajcie, przyciemniłam sobie załamanie. Delikatna taka kreska wzdłuż linii rzęs. Czyli to, co ostatnio mam za każdym razem, jak gdzieś jadę. Usta to jest ta pomadka z Bourjois. I to wszystko, słuchajcie. I wykonturowana twarz. Natomiast jeśli chodzi o strój... Słuchajcie, tamto światło było takie okropne, że przyszłam na chwilę tutaj, ale to wcale jest lepiej. Jeden, jak żyć. Jezu, no zobaczcie, tu wór na śmieci. To jest po prostu jakieś niepoważne, naprawdę. Uwierzcie mi, że to jest moment, kiedy mam posprzątane w domu, ale wszędzie coś. Zobaczcie. Rura, koc. Nie wiem, czy wy widzicie. Rura, koc. Pranie. Boże, dramat. No ale dobra, na chwilę się Wam tutaj pokażę. Także tak to wszystko wygląda. Jezus, jak ja się cieszę, słuchajcie, że jadę w gołych kostkach. To jest niesamowite, jak ja po prostu uwielbiam tą porę, kiedy tak można wychodzić już na dwór. To, że zarzucę na to kurtkę zimową, nie ma znaczenia, bo i tak się czuję po prostu w takim stroju dobrze, jak już nie mam takich grubych buciorów, wiecie, o co chodzi. Od razu jakoś tak jest inaczej, więc dobra, teraz w ogóle jest za jasno, teraz coś tu się odbija. Co tu jest grane? Dobra, słuchajcie, uciekam w takim razie i do zobaczenia jutro. O, Franucha jest, zobaczcie. Chciałyście Franuchę ostatnio. Franuś! No chodź, maluchu. No cześć, maluszku. No cześć. No zobacz, co tutaj jest za rura.
No zobacz, co tu jest za rura dla ciebie, no chodź. No zobacz, co tu jest za rura. No chodź, misiaczku, chodź, no chodź. No chodź, ja ci specjalnie tutaj... Zobacz, jaki to jest misiu mały. Ja ci specjalnie tutaj rozłożyłam, żebyś się bawić mogła. No chodź, kocyk twój. No gdzie ty idziesz? No chodź, misiu. Chodź, Franeczko, no chodź. Jakby miała coś do jedzenia, to ona by przyszła. Franuś! No i zobaczcie, siano jest otwarte z tamtej strony, to nie, będzie z tej gryzła. Franeczko, no chodź. No chodź. Boże, ja muszę do ciebie przyjść, no. Pokaż się ładnie. Pytali się o ciebie wszyscy. No chodź się pokaż trochę. Boże, tu nakruszone. No zobacz, sianko leży. Nie chcesz? Trzeba wciągnąć odkurzaczem, nie? Trzeba wciągnąć. Pokaż się, misioczku. Pokaż się troszeczkę. Franuś. No dobra. Chyba się już nie pokaże. O. No chodź. Słuchajcie, ja nie rozumiem królików. Może i z drugiej strony i będzie miała otwarte sianka i to trzy, to ona tutaj włazi. Nie kumam. Ty, maluchu jeden. Maluchu jeden? Maluchu jeden? Szupenie? Co to za włoski takie, kurde, roztrzepane? Takie roztrzepane te włoski, choć za łóżko weźmiemy. Takie roztrzepane jest, ja nie wiem, Franciu. Takie roztrzepane. Piękna jesteś, tak? Tutaj też trzeba wziąć za łóżko. Za uszeńko, tak. Pięknie. Piękna jesteś. Piękna dziewczynka jesteś. Cześć, witajcie w niedzielę. Przychodzę do Was z moimi produktami do włosów, ponieważ tak jak Wam mówiłam na początku tego filmu, chcę Wam dzisiaj wszystkie rzeczy pokazać, które mam, które będę zużywała. Oczywiście nie używam wszystkiego naraz, po prostu pokażę Wam, żebyście w ogóle miały świadomość, co ja przez ten miesiąc używałam. Znaczy, będę używała, dlatego że za miesiąc wrócę do Was z aktualizacją. I zacznę, słuchajcie, od oczyszczania skóry głowy, ponieważ ja mam cały czas problem z tą skórą głowy. I jak używałam tego szamponu z Le Froche, co Wam też pokazywałam w kilku vlogach, to ta skóra jakby wróciła do normy. Mam wrażenie, że było bardzo dobrze. No nie było w 100% jeszcze dobrze, ale było naprawdę no, poprawa o 80%, czyli to jest naprawdę dużo. Nie spodziewałam się aż tak, że ten szampon tak mocno zadziała na moją skórę głowy, ale widocznie był po prostu trafionym produktem, jeśli chodzi o to, co mi dolega. Natomiast jak się skończył, postanowiłam kupić zamienniki, które niby mają ten sam składnik aktywny i pierwszym z nim jest Ketoxin Forte z L Beautyki. Kosztował około 20 zł i niestety, słuchajcie, on się w ogóle nie sprawdza. Ja go używałam... ostatnimi czasy, nie wiem ile razy, no w sumie 3 tygodnie nie myłam głowę i niestety, słuchajcie, mam go tutaj mniej niż pół na szczęście, zużyję i więcej nie kupię, bo po prostu, to nie jest tak, że to jest bubel, no po prostu ma jakieś, widocznie oprócz tego jednego składnika ma coś innego w składzie, co niekoniecznie działa na moją skórę głowy i podobnie jest z Nizaxem. To jest niby coś takiego jak Nizoral, tylko tańsza wersja, Nizax Active. Też około chyba 2 dych kosztował, albo 15, tylko że to jest 100 ml. I niestety użyłam go 3 razy i też nie zauważyłam różnicy. Po tym Le Froche'u widziałam od razu różnicę. Po tych szamponach nie widzę, więc no zobaczymy. No temu oczywiście dam jeszcze szansę, natomiast przy tym od razu mogę powiedzieć, że no u mnie się on nie sprawdza. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o szampony, to słuchajcie, mam Alterę, która również się nie sprawdza. Ona jest po prostu za słaba. Generalnie szampon powinno się rozcieńczać z wodą i tak nakładać na skórę głowy i tak myć właśnie głowę. Natomiast ja jak rozcieńczę szampon, to ja w ogóle nie mam opcji, żebym umyła głowę. Tym szamponem ja wiem, że on się nie będzie jakoś super pienił, ale myję raz, myję drugi raz i mam wrażenie, że moja głowa jest... zaraz brudna, po prostu, jakbym nie była w ogóle umyta. Także on jest dla mnie chyba po prostu za słaby, więc jak nie zużyję go do mycia głowy, no to do prania, do mycia podłogi, do czegokolwiek, ale więcej go na pewno nie kupię. I z nowości mam taki szampon z Gosha. Podobno ma całkiem dobry skład, on jest wegański, jest teraz na promocji w Hebe, kosztuje 17 zł z 25. Ja wziąłam sobie tą wersję dodającą objętości, i to jest niby z proteinami z pszenicy oraz masło shea. To jest w składzie. Podobno skład jest dobry, w ogóle te szampony są dobre, więc stwierdziłam, że wezmę i przetestuję. Umyłam nim głowę 2 razy i dopóki nie wyleczę skóry głowy, to nie mogę powiedzieć, że coś działa super ekstra. Natomiast jest dobrze, także wydaje mi się, że to będzie jeden z tych lepszych szamponów faktycznie, bo ani mi nie obciąża, ani nic. Włosy bardzo ładnie po nim wyglądały.
I teraz co? Odżywki, słuchajcie. Hello Nature. To jest odżywka kokosowa, którą kupiłam też w Hebe. Kosztowała około 20 zł. Ja mam włosy nisko porowate, więc ona się u mnie bardzo dobrze sprawdza. Włosy są wygładzone, śliskie. Ja tak robię, że nakładam odżywkę. Tak na 3 minuty. Ostatnio nie kładę na dłużej, bo nie mam na to czasu. I wtedy rozczesuję grzebieniem z takimi szeroko rozstawionymi zębami, żeby wszędzie ta maska, ta odżywka dotarła do każdego włosa, spłukuje i to jest efekt już zadowalający. Obojętnie co bym je nałożyła, to włosy dobrze wyglądają, więc ta odżywka, dopiero teraz zobaczyłam, że to jest napisane CC, nie wiem czy ktoś tak czyta, CC of Sweden. Ja kiedyś miałam farbę do włosów, słuchajcie, z tej firmy, więc ja nie wiem, czy to jest jakaś fryzjerska? Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie jest ok. Mam też maskę bananową, którą kończę w zasadzie, bo tutaj jest, ja ją też używam jako odżywkę. No ją można tak używać, zresztą wszystko możecie używać jak chcecie. I ona też jest dobra. Też nie mam się tutaj do czego przyczepić, nie obciąża moich włosów, włosy ładnie pachną, też są wygładzone. Podobnie jak po tej, słuchajcie. To jest też taka maska, którą kupiłam kiedyś, zapomniałam o niej. A teraz, że wszystko kończę, to wywlekłam to gdzieś tam z szafy. I też mam tutaj połowę i na pewno zużyję, bo jest fajna, ładnie pachnie, więc nawet nie wiem, to jest do chyba farbowanych włosów, tak. Także nic się z włosami po niej nie dzieje złego. Jeśli chodzi o oczyszczanie skóry głowy, to ja, słuchajcie, mam jeszcze peeling enzymatyczny z Bandy. To jest coś, co kupiłam jakiś czas temu. Ja, jeśli chodzi o firmę Bandy, to mam takie jeszcze mieszane uczucia. Nie mówię, że ona jest zła, absolutnie. Po prostu ja się chcę jeszcze do niej przekonać, dlatego używam. Używam serum do twarzy właśnie to, bo potrzebuję więcej czasu, żeby sobie wyrobić zdanie na temat tej marki. Natomiast to ten produkt użyłam dopiero 2 czy 3 razy, bo ja go staram się tak używać właśnie co 2-3 tygodnie. Tu jest pipeta, nakładacie sobie na skórę głowy, masujecie przed myciem, tak 10 minut przed myciem. I to ma niby oczyszczać. No póki co nie wiem jeszcze co o tym myśleć, no bo 2 czy 3 użycia to jest trochę za mało, więc jak użyję go więcej razy, to wtedy dam Wam znać, czy jest ok, czy nie. Opinie słyszałam bardzo różne, więc zobaczymy jak będzie u mnie, czy on się sprawdzi. I co, jeśli chodzi jeszcze o włosy, to słuchajcie, postanowiłam używać wcierek. Podobno jest bardzo ważne, żeby włosy były zdrowe, gęste i w ogóle piękne. I ja akurat postawiłam na wcierkę, która, bo też nie wiedziałam jaką wziąć, no jeszcze na tyle się nie znam na tych włosach, ale gdzieś była polecana właśnie ta z Orientany. To jest ajurwedyjski tonik do włosów, to się tak nazywa, to ma 100 ml, to jest niby w 100% naturalne, bez żadnych tam olejów, więc to nie jest tłuste. I to ma w ogóle niby, poczekajcie, tu jest napisane, że poszczególne ekstrakty roślinne wzmacniają osłabione włosy i zatrzymują wypadanie. Nie zawiera olejów, nie natłuszcza włosów. I ja jak myję co drugi dzień, to właśnie w tej przerwie między myciem, to wieczorem sobie to wcieram. Pryskam sobie na skórę głowy i delikatnie masuję. Zamówiłam też sobie taki grzebień masujący z AliExpress, więc będę tym robiła, ale na razie palcami to wcieram, bo to nie dość, że wzmacnia włosy i powoduje, że przestają nam wypadać, to jeszcze... co jeszcze? To jeszcze działa antyseptycznie, więc też stwierdziłam, że może być dla mnie dobre. Na razie też użyłam dopiero 2 czy 3 razy, więc to jest za krótko, żeby cokolwiek powiedzieć. I ja też kupiłam ten produkt na Allegro, ponieważ nigdzie stacjonarnie nie mogłam go znaleźć. W Hebe jest jakiś olejek tego typu z tej serii, ale to nie jest tonik, także ten olejek jest pewnie tłusty, jak to olejek. A to jest coś takiego fajnego, co właśnie też nie obciąża Wam włosów, więc zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Jeśli chodzi o końcówki, to tak jak Wam ostatnio mówiłam, kupiłam sobie Isana, to jest sam silikon tak naprawdę. Jak umyję włosy, biorę troszeczkę, dosłownie jedną pompkę, może dwie, zależy, rozcieram w rękach i na długość włosów tak sobie to wcieram i wtedy włosy rozczesuję. Ja, słuchajcie, nigdy nie czesałam włosów. Ja miałam Tangle Teasera, ja mam Tangle Teasera. Ale niestety on mi bardzo wyrywa włosy. To znowu jest tutaj, wiecie, ostatnio słyszałam, że Tangle Teaser jest B, trzeba go wyrzucić. Ja tak nie uważam, po prostu słuchajcie, zależy jakie macie włosy. No niestety moje włosy ogólnie, one się plączą bardzo, bo one im są dłuższe, ich jest bardzo dużo. One dużo przeszły, więc one i tak moim zdaniem nie wyglądają źle. Natomiast ja ich nigdy nie czesałam ze względu na to, że ja lubię szopę. Jak ja takie moje proste druty jeszcze rozczeszę, to słuchajcie, one już w ogóle są proste. Aczkolwiek kupiłam sobie taką zwykłą szczotkę w Hebe z takimi wypustkami, która przy okazji masuje skórę głowy i słuchajcie, ja zauważam ogromną różnicę. Tydzień czesania włosów i słuchajcie, one są takie gładziutkie, że to jest niesamowite. Więc widzicie, włosy same nie będą z siebie ładne. Trzeba jednak im pomóc. Ja zawsze myślałam, że po prostu, wiecie, nic nie trzeba za dużo z nimi robić, wystarczy użyć dobrą maskę na pół godziny. No niekoniecznie. Trzeba, słuchajcie, im trochę pomagać w tym, żeby wyglądały ładnie. No tak jak mówię, te wypustki masują skórę głowy, też
prostują wam te włosy, zamykają te łuski, więc no warto coś takiego kupić. Ta szczotka kosztowała na promce jakieś 8 zł, zwykła, najzwyklejsza i jest naprawdę okej. Ona nie ciągnie tak moich włosów, więc z przyjemnością mi się jej używa. Nie wiem, od czego to jest uzależnione. Ten Tangle Teaser jest taki ogólnie sztywny cały i jak ja go próbuję rozczesać nim włosy, to ja najpierw wyrwę połowę i to widać, bo to widać na szczotce, ile tych włosów jest. I efektu nie ma, dlatego że pod spodem on i tak mi nie rozczesze tych włosów. A to mam wrażenie, ta szczotka, jak ją tutaj przytknę do głowy i przejadę po włosach, to nie jest tak, że ona gładko idzie. No też muszę troszeczkę się tam namęczyć czasami, no nie zawsze. Natomiast rozczeszę te włosy, więc jest okej. Oprócz tego mam też, słuchajcie, taką szczotkę. To jest w ogóle, słuchajcie, szczotka fryzjerska. Ja w zeszłym roku, nie, w 2018, ja wam w ogóle o tym nie mówiłam, bo ja chodziłam na szkolenie do barbershopu. To jest też historia taka tam na inny filmik, natomiast ja nie skończyłam tego szkolenia, natomiast na tym szkoleniu właśnie mieliśmy kupić takie szczotki, dlatego że wiecie, no barbershop to jest specyficzne miejsce i tam mężczyźni nie ścinają się na jeżyka albo maszynką tylko. I często jest tak, że trzeba te włosy podwinąć gdzieś tam, wiecie, w sensie podkręcić, postawić i właśnie taką szczotką się to robi. Ona jest taka bardzo obła i właśnie jak ja sobie suszę włosy, nałożę trochę tych silikonów, to wkładam tą szczotkę o tak i przejeżdżam na dół i tak suszarką robię, delikatnie, bo ja nie chcę ich prostować. To chodzi tylko o to, żeby wygładzić tą strukturę włosa. I ona jest taka, przez to, że jest taka obła, ona tak fajnie, słuchajcie, i sunie po tych włosach. Ona była droga, ona kosztowała około 100, bo to jest jakiś specjalny niby materiał, z którego jest zrobiona. Ale nie wiem, co to jest. Ja tego nie kupowałam, ja tylko za to zapłaciłam, więc to chyba było kupowane albo w jakimś sklepie fryzjerskim, albo na Allegro, nie wiem. Także to jest, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o moje włosy. Nic więcej nie mam, nic więcej z nimi nie robię. Wrócę do was za miesiąc z aktualizacją i zobaczymy, co z tych rzeczy się sprawdziło, a co nie. A jeszcze na koniec teraz, bo muszę już lecieć, pokażę wam jedno denko. To jest Isana, od wczoraj kupiłam żel, kolejny skończyłam, także jest równowaga. I to jest ten o zapachu róży. Bardzo ładny. Słuchajcie, bardzo ładny. Lubię te zapachy i ten beach coś tam, co wam ostatnio pokazywałam. Na razie nie kupuję więcej, bo mam, muszę pokończyć, ale ten był całkiem spoko i na pewno też do niego jeszcze kiedyś wrócę. Jakie w ogóle ładne opakowania, zobaczcie. Trochę zmieniłam tutaj ustawienia. Mam nadzieję, że już dzisiaj nie jest tak zimno-szaro, bo trochę dodałam tutaj jakiegoś koloru, więc chyba lepiej wygląda, tak przynajmniej mi się tutaj wydaje, no ale to wiecie, w komputerze potem inaczej wygląda. No dobrze, także słuchajcie, to już jest wszystko. Sprzątam ten bałagan i wychodzę z domu. I co? I do zobaczenia pewnie jeszcze później. Cześć, witajcie w poniedziałek. Jakie fajne światło, bo w ogóle jest takie różowe, dziwne niebo i tak ładnie się tutaj odbija w pokoju. Jeszcze ja mam z tyłu lampę. Ogólnie jak widzicie jest jasno, jest godzina 7:20, ale już tak naprawdę o 7:00 zaczęło się robić na tyle jasno, że już mogłabym w sumie wziąć kamerę i nagrywać, ale nie miałam czasu, dlatego że musiałam, słuchajcie, włosy wysuszyć. Ja w ogóle nie wiem, czy wam też powiedziałam wczoraj w tej pielęgnacji, że oprócz tego, że nie trzymam ręcznika na głowie, bo to też nie sprzyja i te bakterie, te wszystkie rzeczy namnażają się wtedy na głowie, jak jest, wiecie, mokro i ciepło, więc ja robię tak, że wycieram te włosy, w sensie odsączam jakby tym ręcznikiem, który mam osobno teraz do włosów, nie używam takiego, co używam do całego ciała, do twarzy, tylko mam swój ręcznik taki, znaczy swój, każdy jest mój, ale mam osobny ręcznik tylko do włosów i jak tak sobie poprzykładam i ten nadmiar wody ściągnę, to wtedy od razu suszę przynajmniej głowę, a resztę zostawiam taką delikatnie jeszcze mokrą i wtedy się maluję i dopiero teraz, słuchajcie, tą resztę włosów wysuszyłam, nałożyłam trochę tych silikonów i przyjechałam szczotką, ale tak, słuchajcie, ja to robię, zobaczcie, jak one ładnie wyglądają, to jest normalnie niesamowite, ja to robię w sekundy, tylko właśnie widzicie, przejeżdżanie szczotką powoduje to, że moje włosy są jeszcze bardziej proste niż są w rzeczywistości, ogólnie one u góry nie są aż tak bardzo przyklapnięte, jakby mogły być, więc nie wiem, czy to kwestia tego szamponu z Gosza, czy to on powoduje, że one są takie bardziej takie, wiecie, nie są takie przyklapnięte, ale no tutaj po długości są mega proste, także taki minus tego wszystkiego, a czy minus plus zależy. W każdym razie, też nie wiem, czy widzicie, jaki mam tu wicher. Ja nigdy takiego czegoś nie miałam i w ogóle mam tutaj takie coś z tyłu, mi się robi. I właśnie tutaj. I to jest, jak widzicie, ja nie mogę zrobić równo przedziałka, bo albo bym musiała go zrobić bardziej z tej strony, albo jak zrobię równo, to te włosy będą mi leciały cały czas na drugą stronę, na przeciwną. I zobaczcie, co tu jest dziwnego. Nie wiem, od czego to jest, bo tak jak mówię, nigdy tego nie miałam, nie zauważyłam, więc no.
Także tyle, słuchajcie, wczoraj tak wiało, miałam iść sobie na spacer, bo chcę zacząć już coś robić ze sobą i też żeby po prostu lepiej się czuć i psychicznie po prostu, bo to tak jak wam kiedyś mówiłam, jak się jednak ćwiczy, cokolwiek robi, to człowiek ma lepszy humor mimo wszystko, nawet jak się nie chce czegoś robić, a się zmusi do tego. I ja trochę ćwiczyłam ostatnio w domu, ale tak pomyślałam sobie, że skoro robi się już taka w miarę fajna pogoda, to mogłabym wychodzić już na dwór. I tak nie wiem, nie jestem do końca przekonana, czy biegać, dlatego że ja ostatnio miałam problem, bo co chwilę byłam jakaś dziwnie przeziębiona, ale to nie było tak, że ja zdychałam, tylko taki, wiecie, dwudniowy jakiś dziwny wirus, nie wiem co to było, i stwierdziłam, że po prostu chyba na razie biegać nie będę, ale mogłabym zacząć chodzić na takie długie spacery, taki szybki marsz na przykład z 5 km, to jest całkiem spoko ze 2-3 razy w tygodniu, ja w ogóle dużo chodzę, ale tak sobie myślę, że takie dodatkowe jeszcze, 2 razy w tygodniu, myślę, że to byłoby całkiem okej. Tylko że no wczoraj tak wiało mocno, że słuchajcie, jak ja wróciłam, bo jak z wami się łączyłam, to wychodziłam w sumie zaraz potem. I jak wróciłam, to niestety to była godzina chyba w 3:30. Właśnie miałam wyjść po 4:00, ale było tak zimno, ten wiatr był tak zimny. Nie wiem, jak jest dzisiaj na zewnątrz, dlatego że no nie wiem, ubrałam sobie taką bluzkę z mojito z długim rękawem i na to katanę. Ja tak lubię się ubierać najbardziej. W ogóle lubię mieć takie rzeczy. Takie narzutki różne, ja ich mam sporo w domu, bo mam 2 jeansowe katany, ta jest taka akurat przylegająca, taka wąska z HM-u, kiedy się ją kupiłam, a mam jeszcze taką oversize'ową z Bershki i ogólnie mam jakieś takie różne narzutki, khaki 2 i jakieś tam jeszcze, więc ja takie rzeczy lubię, natomiast no, noszę je głównie wiosną, ale teraz zobaczcie, też jest ok, przynajmniej będzie mi tak cieplej zawsze, jak coś mam jeszcze narzucone. Także dobra, będę się chyba ubierała i pomału się zwijała. Dzisiaj nie idę do Żabki po bułki, bo ostatnio w Biedronce kupiłam chleb. Ja raczej staram się ostatnimi czasy pieczywa nie kupować w Biedronkach, dlatego że ja w ogóle jem ostatnio mało pieczywa. Ja na przykład na weekend cały kupuję sobie 2 bułki, także to nie jest jakoś dużo. Ale właśnie będąc w Biedronce ostatnio, pomyślałam sobie, że kupię chleb. I był taki mały chlebek, słuchajcie, taki chlebek, dlatego że to ciężko nazwać chlebem, bo chleb to jest taki bochen, a to jest taki chlebunio i on kosztował 3,69. Tak sobie pomyślałam, kurde, trochę dużo jak to taki mały chleb i na Biedronkę, ale wzięłam go i słuchajcie, o, to są jakieś ziarna w ogóle, same ziarna, bo on jest taki dziwny w środku, to nie jest taki jak chleb taki zbity, tylko takie same ziarenka jakieś takie mokre i słuchajcie, ten chleb jest taki dobry, ja go jadłam w sobotę, jadłam go w niedzielę i jeszcze mi pół zostało z tego bochen, bo tak jak mówię, ja bardzo mało tego chleba jem i słuchajcie, wzięłam go, został mi taki kawalątek, więc sobie zrobię sobie 3 kanapki z tego, może 4, nie wiem, zależy. I jest przepyszny po prostu, także jak będę w Biedronce, na pewno go sobie jeszcze kupię, jeszcze taki świeżutki kupiłam, świeżo upieczony, więc ja wiem, że to pieczywo nie jest jakieś super ekstra, że lepiej kupić w piekarni, aczkolwiek w tych piekarniach, słuchajcie, też są mieszanki tych zbóż i wcale te chleby nie są takie super ekstra, więc no chyba, że naprawdę kupicie chleb za nie wiadomo ile, to wtedy jest pewność, chociaż wiecie, mi ostatnio pani powiedziała w piekarni, bo tam był taki chleb za 14 zł czy za ileś. Ja się pytam, czy to jest 100% żytni na zakwasie. Ona mówi, że nie, że on też ma dodatek mąki pszennej, także no widzicie, no jednak, no może generalnie są lepsze z piekarni, ale to też nie jest tak, że one są super ekstra. Dobra, bez sensu będę o chlebie wam teraz mówić. W poniedziałek, jest poniedziałek, słuchajcie, nowy tydzień się zaczyna. Zapowiada się dość ekscytująco, więc zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, postanowiłam, z racji tego, że jest chyba luty, postanowiłam coś zmienić. Ja to często wam mówię, ale tak no, jak mówię, to mam wrażenie, że robię za każdym razem krok do przodu i uświadomiam sobie, że faktycznie trzeba zacząć coś robić ze sobą, uświadomić sobie pewne rzeczy, czego się w życiu chce, czego się nie chce i coś robić. I ja właśnie znowu mam power, znaczy ja go mam ogólnie cały czas, ale co jakiś czas taki wzmocniony ten power się pojawia u mnie i właśnie wam wtedy o tym mówię. Także mam nadzieję, że ten tydzień będzie fajny, kilka spotkań mi się szykuje różnych takich, wiecie, w Gdańsku, więc spoko i... W sumie cały codziennie mam jakieś spotkanie, tylko zobaczymy, czy one wypalą, bo to wiecie, jak to jest. Człowiek tak się umawia, a potem, a dzisiaj nie mogę, dzisiaj coś. No, jutro mam dentystę, także każdego dnia coś. Słuchajcie, uciekam w takim razie i jeszcze na sekundę pewnie połączę się z wami później. Jestem ciekawa, czy mój szampon ten wiszy dzisiaj przyjdzie, to bym wam od razu go pokazała, natomiast chyba jeszcze nie, pewnie jutro. Ale to dobra, zobaczymy, może przyciągnę vloga do jutra i wtedy wam jutro go pokażę, także uciekam na razie. Hej, ja właśnie wróciłam z pracy i zobaczcie, jak jest jasno. Ja już chwilę jestem w domu, bo jest 16:10, także już jakieś 5 dobre minut jestem. Jeszcze się nie przebrałam, dlatego że wiecie co? Bo nie zdążyłam, ale idę się wykąpać i chyba będę jechała do Gdańska. Skorzystam z tego, że jest taka wiosenna pogoda i nie chce mi się jakoś nawet w domu siedzieć, szczerze mówiąc. Tylko jestem głodna i muszę coś zjeść, ale oczywiście zamiast zjeść coś konkretnego, no to słuchajcie, wzięłam sobie
Knopersa. Boże, jaki on jest dobry. To jest, słuchajcie, Knopers, który pojawił się w Biedronce niedawno chyba, bo wcześniej tak mi się wydaje, że go nie było. Ja go chyba jem pierwszy raz w ogóle w życiu, bo mi się wydawało, że kiedyś miałam jakieś inne Knopersy. To jest banan orzechowy, kosztuje 2,50 i słuchajcie, on jest taki dobry, po prostu jest przepyszny. Także zjem sobie tego Knopersa i nie wiem, czy będę coś innego jadła, no zaraz się zastanowię, bo mam jeszcze trochę, bo jakbym jechała, to tak no za dobrą godzinę, więc znaczy sobie spokojnie wszystko zrobić, zasmarować te czerwone plamy pod nosem. Słuchajcie, ten nos jest straszny, jak ja tylko kilka razy przyłożę chusteczką, to zobaczcie, jakie mi się tutaj czerwone odkrywa. To jest najgorsze miejsce na całej twarzy, najbardziej czerwone. I nie wiem, czy by nie będę musiała troszeczkę paznokci poprawić sobie, bo malowałam w czwartek, dzisiaj jest poniedziałek i tak delikatnie mi tutaj schodzi z tych palców u jednej i u drugiej ręki, więc chyba będę musiała to poprawić. No i tyle, także szampon nie przyszedł, nawet nie został jeszcze wysłany, więc Wam nie pokażę. Pokażę Wam pewnie go w następnym jakimś filmiku przy okazji. No i tyle, także słuchajcie, w ogóle moja buzia, ja robiłam makijaż o 6 rano, a jest 16, tak jak Wam mówiłam, już teraz 13, więc 10 godzin. I ta buzia ani razu nie była poprawiana. Zobaczcie, jaką ja mam matową skórę. Ten puder bananowy jest po prostu genialny. Ja w ogóle sobie, tak sobie ostatnio pomyślałam, czy mam jakieś takie kosmetyki, które mogłabym uznać za kosmetyki roku 2019. I ciężko mi jest tak zebrać do kupy je wszystkie, ale na pewno będę Wam w którymś vlogu, jak mi się coś przypomni, to będę Wam o tym mówiła. I dzisiaj oficjalnie mówię, że słuchajcie, moimi dwoma podkładami zeszłego roku i w sumie nie tylko zeszłego roku, bo jeden podkład używam już wcześniej, to jest jeden, kolejność przypadkowa, nie ma lepszego i gorszego, one są na równi. To jest Match Perfection z Rimmela, numer 100 Ivory. Uwielbiam i to będzie chyba kolejny, który znowu kupię, bo nie wiem, czy jest sens kombinować, jak po prostu te podkłady są tak dobre. I właśnie to jest ten Rimmel Match Perfection, on jest bardzo często na promocji i kosztuje tylko 19 zł, a on nie podkreśla suchych skórek, kryje wystarczająco dla mnie dobrze, ładnie wygląda, ma przepiękny kolor, dobrze się utrzymuje, no słuchajcie, nic mu nie brakuje. I numer 2 to jest Yanda. Teraz mam ten matujący, ten z zielonym korkiem, ale ja go mieszam z tym z Eveline, takim Selfie Time. Natomiast one są genialne. Czy ten z czerwonym korkiem, dobrze kryjący, ja je tak bardzo lubię. One w ogóle z tym Rimmelem są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o wygląd, o właśnie utrzymywanie, o wszystko, o to, jakie mają właściwości. Bardzo podobnie wyglądają na twarzy, więc w zasadzie no i cena jest nawet podobna. Także jak nie ma jednego, mogę używać drugiego, ale z racji tego, że w sumie cały czas używam tego Yandy, więc on mi się też niedługo skończy, więc muszę już sobie pomalutku myśleć o tym, żeby kupić inny i właśnie będzie to Rimmel na pewno jako następny. Chyba, że coś jeszcze innego wykombinuję, ale wątpię. A i dzisiaj sobie zamówiłam. Nie, to chciałam powiedzieć, dzisiaj zamówiłam, o zamówiłam. Dzisiaj zamówiłam sobie na Zalando czapeczkę. Ja mam taką Reeboka starą czapeczkę z daszkiem, ale ona niestety, słuchajcie, już zrobiła się brzydka, bo ja już mam ją kilka lat, a noszę dosyć często czapeczki z daszkiem. Nie lubię takiego całego looku sportowego typowo, aczkolwiek jak na przykład mam jeans, jakąś bluzkę, to lubię na przykład skórę, w sensie skórę, ramoneskę, to lubię ubrać sobie do tego czapeczkę z daszkiem i zamówiłam sobie nową czarną z, chyba też z Reeboka, już teraz nie wiem, na Zalando kupowałam, bo była chyba po niecałe 50 zł, więc stwierdziłam, że wezmę. Tylko z czapeczkami jest tak, że w jednych się wygląda dobrze, w innych nie. Każdy ma też inną głowę, więc niestety, ale czapeczki powinno się mierzyć. I ja wzięłam Reeboka dlatego, że właśnie ta, którą mam w domu, też jest Reeboka, tylko że tą, którą mam, chyba ona jest bawełniana i niestety czarne bawełniane szybko robią się brzydkie, no bo no niestety, no słońce i tak dalej, no to ta bawełna się robi taka wyblaknięta, więc ta czapka, którą mam, to ta stara będzie do właśnie, jak będę chodziła na te spacery, czy do biegania mi zostanie, a tą nową będę, bo też jest ta nowa jest bardzo podobna, tylko ten znaczek ma jakoś tak inaczej, taki bardzo mało widoczny, także, czy ja Nike'a wziąłem już teraz? Nie wiem, ale chyba Reeboka, Boże, pokażę Wam też, ale chyba Reeboka. Nieważne. W każdym razie czapeczka z daszkiem, czarna, bardzo atrakcyjna, z poliestru, jakiegoś tam recyklingowanego i tak dalej, więc no, to tyle, słuchajcie. Także uciekam teraz, kończę batona, idę się wykąpać i będę się z Wami łączyła w kolejnym vlogu, także do zobaczenia, cześć!